Burmistrz Dariusz Szustek zlecił ośrodkowi sportu i rekreacji przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu, hali sportowej i boisk treningowych. Nowe centrum sportowo-rekreacyjne miałoby powstać nad Krzną. Wszystko dlatego, że nie opłaca się remontować starego stadionu Orląt. Część tego stadionu no to jest jeszcze z lat przedwojennych. Tak? Sama płyta boiska była modernizowana chyba ze 20 lat temu. Dzisiaj to wszystko wymaga generalnego remontu. Część budynku biurowego, ta sejmowa powiedziałbym, z przeszkleniem, jest jeszcze w porządku, ale druga część to już jest ruina. Trybuny dla widzów. Krzesełka są już, że tak powiem, leciwe i co roku musimy je znaną nam tylko metodą odnawiać, żeby one zaczęły wyglądać, bo co roku pokrywa ich ogromna patyna. Samo podłoże pod krzesełkami to jest błoto, to jest ziemia, proszę Państwa. Ogrodzenie płyty do natychmiastowego remontu. W tej chwili ze stadionu korzystają 3 kluby sportowe i wiele innych podmiotów w postaci UKS-ów. Tych dzieci uprawiających piłkę nożną, sport piłkę nożną, szacuje, że jest około 400-500 w tej chwili i wszyscy chcą trenować. Jeśli chodzi o płytę główną, remontu wymaga sama nawierzchnia, podłoże, drenaż i oczywiście nawodnienie. Mamy tutaj często uwagi od policji, że nie do końca jest to wszystko dobrze w tej chwili, jeśli chodzi o zorganizowane, o zabezpieczenie imprez, co wiąże się z możliwościami dojazdu do stadionu, parkingów, dróg ewakuacyjnych i tak dalej. W związku z tym, tak naprawdę to nie jest dobre już w tej chwili miejsce na stadion, bo tu nic więcej zrobić nie możemy. Natomiast mamy dużą przestrzeń, mamy błonie nad Krzną, które są parkiem, i mogą być z parkiem rekreacyjno-sportowym. Dlatego też powstał pomysł, aby spróbować przymierzyć się do lokalizacji nowego stadionu właśnie tutaj, pomiędzy ulicą Parkową a ośrodkiem sportu i rekreacji. Co tutaj by mogło się zmieścić? Przede wszystkim stadion z prawdziwego zdarzenia, z nawierzchnią odpowiednią, z systemem nawadniania, drenażu i tak dalej. Przy tym stadionie mogłyby się znaleźć trybuny zadaszone na 999 miejsc po to, żeby nie wchodzić w tak zwane imprezy masowe, bo powyżej 1000 osób to już jest impreza masowa. Ale przy tych trybunach mogłyby być również utworzone w miarę potrzeb budynki, pomieszczenia, łącznie z halą widowiskowo-sportową, ale także sale ćwiczeń dla zapaśników, dla podnoszenia ciężarów, szatnie, pomieszczenia biurowe na potrzeby klubów. Naprawdę jest tam bardzo dużo miejsca. Oprócz tego znalazłoby się tutaj miejsce na pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Znalazłoby się miejsce na 2 boiska treningowe, a może nawet na 3, to w zależności od tego, ile byśmy chcieli miejsc parkingowych, bo bardzo dobry byłby dojazd od obwodnicy ulicą Parkową, Lipową tutaj do tego miejsca. I duża ilość parkingu. Łączyłoby się to jak gdyby bezpośrednio z ośrodkiem sportu i rekreacji. Dzieliłaby nas tylko rzeczka, na której można by zrobić fajne kładki i połączyć to w jeden piękny kompleks. Park, miejski park rekreacyjno-sportowy nad Krzną. Wzdłuż całej Krzny, a więc od ulicy Warszawskiej do obwodnicy, powstałby bulwar, miejski bulwar w Łukowie, którego tak naprawdę bardzo, bardzo brakuje i to połączenie, z tego co wiem, jest bardzo oczekiwane. Po pierwsze, osiągnęlibyśmy to w ten sposób, że podnieślibyśmy wał zabezpieczający od rzeki Krzny. Po drugie, byłaby tam ścieżka rowerowa, byłby trakt spacerowy, pięknie oświetlony, z tylowymi lampami, a więc wspaniałe miejsce spotkań dla mieszkańców Łukowa. Przy uporządkowaniu Krzny myślę, że to rzecz naprawdę bardzo atrakcyjna. Poza tym stworzylibyśmy coś nowego w mieście, nową jakość.
Tamto miejsce mogłoby być ewentualnie odsprzedane, gdzie jest obecny stadion, i pozyskane środki pomogłyby, oczywiście nie w całości, na sfinansowanie prac modernizacyjnych przy tym nowym stadionie. Oczywiście tu chcielibyśmy pozyskać na to środki zewnętrzne w jak największej możliwości. I jeszcze jedna rzecz. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten stadion nie będzie natychmiast. To musi być rozłożone w czasie i potrwać kilka lat. Ale trzeba zacząć coś robić. Trzeba zacząć od koncepcji, od pomysłu, od akceptacji społecznej. Czy zostajemy tam z pełnym ograniczeniem, bez możliwości dalszego rozwoju, czy przechodzimy tutaj, gdzie mamy dużo miejsca, dużo placu, możemy zrobić dużo atrakcji, łączyć się to by łączyło bezpośrednio z ośrodkiem sportu i rekreacji, na którym w przyszłym roku, jak wszystko dobrze pójdzie, powstaną 4 korty. No i ośrodek sportu i rekreacji ma także przejść pełną rewitalizację. Już mamy w tym roku zaplanowane wyłożenie małego basenu stalą nierdzewną, nowy plac zabaw dla dzieci, mini siłownia. I tutaj w tym parku, nowym parku, moglibyśmy także zaproponować właśnie miejsca do ćwiczeń, także mini siłownie. Byłoby to miejsce dla nordic walkingu i innych dyscyplin. Naprawdę, naprawdę takie wypoczynkowo-sportowe miejsce. My słyszymy od mieszkańców, że jest taka potrzeba. Kto dzisiaj chodzi na stadion? Bardzo mało osób. Dlaczego? Bo i miejsce nie jest atrakcyjne, bo nawet wejście tam z rodziną nie do końca jest fajne, a chcemy to rozwiązać, chcemy stworzyć, żeby ten stadion, żeby ta część sportowa w mieście była bardzo przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców. Ja myślę, że władze, przedstawiając konkretny pomysł, rozłożony w czasie, pokazując koszty, ich układ, tak jak mamy to zrobione w przypadku basenu Delfin, mogą przekonać radnych, ale także mieszkańców, którzy powtarzają, że chcą mieć w mieście naprawdę takie fajne centrum sportowo-rekreacyjne. A miejsce na to mamy, tylko trzeba teraz naprawdę chęci i zaparcia. Chcemy, że tak powiem, realizację tutaj rozłożyć na nie jedną kadencję, a na pewno dwie, trzy, na spokojnie. Czy te plany są możliwe do zrealizowania? Czy mieszkańcy poprą pomysł burmistrza? Odpowiedź mają przynieść konsultacje społeczne.